totalnie nie przypuszczałem, że mogę nabiegać rekord Polski. Wczoraj właśnie na eliminacjach, jak kolega, przynajmniej się rozciągać i rozbiegać trochę to, dzwoni mnie kolega właśnie i mówi, że robiłem rekord Polski. Ja tak nie wiem, o co chodzi, pytam, chyba się pomyliłeś, bo to nie wydaje mi się, że to rekord Polski. No, potwierdziło się to wczoraj. Dzisiaj, jak widać, udało się to jeszcze poprawić, więc forma dopisała. Bardzo się z tego cieszę. Dla mnie najgorszym momentem było wejście tutaj w ten drugi wiraż. Podbieg po szóstym torze jest masakrycznie najgorszy element po prostu tego biegu. Tutaj jak Nathan mnie dogonił, powiedziałem sobie w myślach, nie pozwolę na to, żeby ktoś był przede mną. Dołożyłem tutaj i jestem tego biegu bardzo zadowolony. Od początku właściwie, nie wiem, miałem chyba 7 lat, jak zacząłem startować w takich biegach ulicznych w mojej miejscowości, we Wronkach. Jakoś rodzice mnie zarazili tą pasją, ponieważ u mnie tata biega, mama kiedyś była zawodniczką w tym samym klubie co ja. Mój dziadek i babcia również trenowali w tym samym klubie co ja. Drudzy dziadkowie również uprawiali sport, więc to właściwie jest część naszej rodziny. Sport to jest część naszej rodziny. 300 metrów, ponieważ już na Mistrzostwach Polski Młodzików biegałem 300 metrów, tam udało mi się zdobyć złoty medal. Wcześniej na finale czwartków lekkoatletycznych biegałem również 300 metrów, tam był to czwarty wynik. I jakoś to się do mnie to przykleiło, to 300 metrów i chyba tak zostanie. No teraz 400 biegam normalnie na stadionie. Trzeci wynik, brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Liczę na więcej w tym sezonie letnim. No start na 400 metrów, trzeba dość mocno. 200 metrów musi być też mocno pobiegane. A ostatnie 100 metrów to właściwie nie wie, co się robi, bo nogi niosą same. Czasami przed oczami jest ciemno, więc to już naprawdę nie wie się, co się robi, tylko się po prostu biegnie tą siłą rozpędu.